Komornik za swoje czynności pobiera opłaty związane właśnie ze swoimi czynnościami. Porozmawiamy sobie dzisiaj z Bartoszem Krajewskim, radcą prawnym, właśnie na temat opłat, wysokości tych opłat oraz często zasadności ich pobierania. Witaj Bartoszu. Witam serdecznie, witaj przyjacielu, dzień dobry Państwu. Bartosz, powiedz mi, co składa się właściwie na wysokość opłat pobieranych przez komornika? Główną i podstawową opłatą pobieraną przez komornika jest tak zwana opłata egzekucyjna. Stanowi ona przeważającą większość kosztów egzekucyjnych, które obciążają koniec końców dłużnika, to znaczy powiększają jego dług. 1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o komornikach, która redukuje opłatę egzekucyjną do 10% bez względu na to, z jakiego źródła dokonywana jest egzekucja. Wcześniej, to znaczy przed 1 stycznia 2019 roku, obowiązywały zróżnicowane stawki od 5% nawet do 15%. Natomiast co do spraw wszczętych po 1 stycznia 2019 roku mamy do czynienia z ujednoliconą, płaską, 10% stawką. Dobrze, a tutaj jest jakby kwestia, ważna jest jakby moment wydania wyroku, czy przekazania sprawa do komornika, co jest jakby tu kluczowe? Tutaj kluczowe jest wszczęcie egzekucji, to znaczy wydania postanowienia o wszczęciu egzekucji. Data rozpoczęcia egzekucji, kiedy wierzyciel uda się do komornika z tytułem egzekucyjnym i poprosi, drogi komorniku, ściągnij dla mnie te pieniądze, to jest moment dla nas najważniejszy, jeśli chodzi o ocenę, które przepisy należy stosować oraz jaką opłatę egzekucyjną uprawniony jest do pobrania komornik. A czy jeżeli kwota egzekucji jest, powiedzmy, niska, czy komornik może nam odmówić przyjęcia sprawy? Nie. Komornik jest funkcjonariuszem publicznym. On ma obowiązek realizować zadania w postaci egzekucji wyroków sądowych i nie może odmówić wszczęcia i prowadzenia egzekucji. Ma zagwarantowane pewne minimalne wynagrodzenie, które bez względu na przedmiot sporu czy egzekucji nie może być niższe niż aktualnie 150 zł, a wedle starych przepisów nie mniej niż 450. Dobrze, a powiedz jeszcze jedną taką sytuację. Już jakiś czas temu było słychać na temat VAT-u od, powiedzmy, usług komorniczych. Powiedz mi, jak sprawa wygląda, bo wiem, że też, że prawnicy, znaczy komornicy doliczali VAT jakby do wartości swojego wynagrodzenia. Jak to rzeczywiście wygląda z aktualnym stanem? To jest niesłychanie ciekawy temat, który poruszyłeś. Rzeczywiście, faktycznie od 2015 roku, kiedy Ministerstwo Finansów wydało interpretację, w której przesądziło, że wszyscy komornicy co do zasady są VAT-owcami, od tego momentu komornicy do opłaty egzekucyjnej, czyli do tej największej, lwiej części kosztów egzekucyjnej, zaczęli doliczać dodatkowe 23% i ściągać je od dłużników, koniec końców odprowadzając do budżetu państwa. Jakiś czas temu została wydana uchwała Sądu Najwyższego, która jednoznacznie przesądza, że tego typu postępowanie nie jest zgodne z prawem. Na podstawie tej ustawy mamy, na podstawie tej uchwały mamy do czynienia z sytuacją, gdzie komornicy w Polsce, począwszy od 2015 roku aż do 2018 roku, nagminnie doliczają dodatkową niemal 1/4 kosztów egzekucyjnych i ściągają je od dłużnika, obciążają ich dłużnika. Robili to w sposób nieuzasadniony w obowiązujących przepisach i w związku z czym pojawia się możliwość, żeby te pieniądze niezasadnie pobrane przez komornika odzyskać. Ale właśnie od kogo? Od Urzędu Skarbowego czy od komornika? Tutaj należy udać się bezpośrednio, skierować swoją aktywność bezpośrednio do komornika. To on jest podmiotem, który bezprawnie pobrał od nas pieniądze. Myślisz, że rozmiar, ilość tych osób, którym rzeczywiście były naliczone zbyt wysokie koszty w związku z doliczeniem tych VAT-u, czy to jest duża skala?
W mojej ocenie jest to przytłaczająca większość wszystkich postępowań komorniczych, które miały miejsce w Polsce w ciągu ostatnich 3 lat. Okej. A ile dłużnik ma na to czasu? Bo są coś takie jak terminy przedawnienia. Jasne. Tak? To roszczenie, tak jak każde inne, co do zasady się przedawnia. Trzeba pamiętać, że standardowy do tego typu, do tych przypadków okres przedawnienia, co do zasady wynosi 6 lat i kończy się w momencie upływu roku kalendarzowego, czyli 31 grudnia. Dobrze, rozumiem. A osoba może oczywiście napisać pismo do komornika, może także udać się do specjalisty w tej dziedzinie, czyli prawnika, adwokata, który ewentualnie pomoże wyegzekwować takie środki także od... Jak najbardziej. My przedstawiamy klientów w tego typu postępowaniach i skutecznie odzyskujemy pieniądze od komorników, ale również nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić to samodzielnie. Natomiast o ile pieniądze mają cechę, która nie pozwala się z nimi rozstawać, w związku z tym, jak łatwo się domyślić, komornicy niechętnie oddają te pieniądze i wielokrotnie trzeba użyć przymusu państwowego, żeby swoje prawa zrealizować. Jak Państwo widzicie, nawet jak wiemy, czy to w przypadku na przykład komorników często było słychać o różnego rodzaju sprawach, które powiedzmy ich działalność była na granicy prawa. W przypadku właśnie tego naliczania VAT-u też powinniśmy się zastanowić, poradzić się eksperta w tej dziedzinie i odzyskać, walczyć o swoje, gdyż niekoniecznie nawet osoba, która reprezentuje jakby tą stronę prawną, gdzie teoretycznie wszystko powinno być zgodne, nie zawsze takie jest. Dziękuję Państwu za uwagę.